She never took it off. Hello? Is someone there? What is all this? We're running out of time. This isn't happening. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale, zagrajmy w Subnautica. Jak widzicie, zasiadam sobie już w bazie, którą teraz wam pokażę. Uwaga, wybrałem sobie naprawdę zajebiste miejsce na bazę, bo dosłownie pode mną jest wejście do kolejnego biomu i znalazłem na tym wejściu 3 diamenty. 3? Nie, chyba wie. Kurde, muszę. Nie, czekaj. Ile kosztuje ozdobienie obserwatorium? Bo nie pamiętam, czy było 3 czy 5. Jeszcze galereciaka też znalazłem przy okazji, nie? Ale niestety tylko galereciaka. Rubinu jeszcze nie znalazłem. Chociaż może to i lepiej. O, też poskanowałem, to zdobyłem. Uj, byłem w stanie to zrobić nawet. Super. Chyba mam gdzieś też tapkę plastali jeszcze. Mi się wydaje, czy... A nie, zużyłem na moduł głębokościowy. Dobra, czekaj. To... 2... I obserwatorium chyba też 2 wymagało, co nie? Tak. Tu wykorzystało się 1, to 4. Mam jeszcze 3 w zapasie. Wow, 7 diamentów tam znalazłem, nice. Okej. Okay. Tak wygląda ta baza. To jest taki mocny, wczesny level bazy. To jest nasza pierwsza MB, Mother Base. Ciągle się to nie zrobiło, szkoda. Widziałem, że jak to wstawię, to już będzie dobrze, no ale niestety nie tym razem. To jest na razie jedyna baza, którą zrobiłem, nie zrobiłem sobie jeszcze żadnej innej. Ale nie tędy droga. Na razie muszę na szybko zlokalizować 2 kwarce. Ale gdzieś tu powinny leżeć. Jak latałem w tej weftę, to zlokalizowałem 1 kwarc. Potrzebuję jeszcze właśnie 2 kwarców, żeby szybko sobie zrobić szkło. Żebym mógł zrobić tego. Citraka. Teraz tylko się majzną gdzieś. Znowu ty? Nie mogłeś sobie przecież tutaj zdechnąć? Elo, szmato. No Jezu, ile ich tu jest? Ta jeszcze z nożami idzie? Prowadzę jakieś mini jaskinia, tego nie chcę robić akurat. Wyjście potrzebuję. Jaskini szukając kwarcu. Po prostu brawo ja. Tutaj gdzieś powinny być zaraz widoczne... O właśnie, tu widzicie. Tu mamy już coś od obcych. I to będziemy zwiedzali w tym dzisiejszym odcinku. Ale najpierw chcę zlokalizować jeszcze... Ten kwarc zlokalizować. Mam 1. To jeszcze 1. W takich jaskiniach to raczej tego kwarcu nie zlokalizuje. Zazwyczaj leży gdzieś tak na widoku. Dobra, tam wolę bez tego się nie zapuszczać, bo zgarnąłem poprawdzie te diamenty, ale literalnie otarłem się o śmieć jakieś 5 razy zanim, czy jak z nimi wracałem, także grubo było. Bo już tak płynę, to chociaż popłynę w kierunku tych
prekursorów rzeczy. A my już znajdziemy może ten kwarc jeszcze jeden. Okej, chyba jakiś nowy ambient się załączył, mam wrażenie. Nie trzeba w ogóle płynąć w dobrym kierunku, jeśli chodzi o tych. Tak, jest. Mamy jakąś bramę. A dobra, ale jest zabezpieczenie. Czyli pewnie jakaś tabliczka będzie potrzebna. Where quartz? Hello? Is someone there? In a manner of speaking. We're running out of time. O! Okej. Dobra. Skaner w takim razie. Okej, to ciekawe. Ale to nie jest głos I can help you better if you show yourself. If we could show ourselves, we would not need storage. You mean you don't have a physical presence? Are you one of them? An architect? Storage medium identified. We will be lost unless we find a new host. Can you help? Can you use my PDA for storage? You are not with the group from before. Your cybernetic components bear their signal. Altera? No, my equipment is, borrowed. It will have to do. Nie ma nic do skanowania. Ej, ale serio? Spotkamy tego jednego z tych obcych? Kostki nowe, nice. Okej, czy to jest jakaś ta? Jakiś skrót? Nie, to byłby skrót, gdyby nie fakt, że to się zawaliło. Czyli dobrze, że biegłem naokoło. Wow, ale proszę, już kostki jonowe. Kiedy zgadałem pierwsze kostki jonowe? W poprzedniej grze. W okolicy 5 odcinka, ale też w miarę wcześniej w fabule. Cyk. O, byk, oczywiście. Oglądanko. Trzy kostki na start. Chyba, że będzie ich tu więcej. Ej, to nie jest to, co ja mam w intrze? How long have you been stored here? Wow. Our data can be downloaded from the terminal. We may speak more once the transfer is complete. Yes, okay. Hurrying. Dobra, czekaj, to zaraz. Dobra, to do odznaczenia, żeby się nie pojawiało. I baza danych. To będzie w technologii chyba? Zasilanie? Nie. Nie, to będzie w badaniach. Dane obcych. Kostka jonowa. Zielony minerał nie występuje w układzie okresowym i posiada niewybałą zdolność do zgromadzenia wewnątrz ogromnej ilości energii jonowej. Sztucznie wytworzone, sześcienny wygląd sugeruje, że wydobytego z większego złoża. Każdy sześcien posiada energię nową porównaną do 5 kiloton dynamitu. Nice. We właściwych warunkach energia mogła być uwolniona w kontrolowany sposób, prawdopodobnie używana była jako bateria, wymagałaby jednak znacznego źródła energii elektrycznej, aby zostać ponownie naładowaną. Dobra, jeszcze ten robot. Od całego pochodzenia, chociaż konstrukcja jest prosta. Niski poziom zagrożenia jest sprzeczny z zaawansowaną technologią, która była dostępna twórcą, co sugeruje, że bardziej prawdopodobne jest patrolowanie obserwacji obecnych prawo uszkodzonych infrastruktury. Okej, to jest chyba kropka w kropkę to, co było w poprzedniej grze, jeśli chodzi o opis. Tutaj, kurde, takie jajko? Tego jeszcze nie znalazłem. Okej, włóż nośnik pamięci. Storage medium accepted. Brace from Chester. Brace? Chester.
Chaster complete. Czy ten... Why do you sound like you're inside my head? No, chyba jest. Identified hospitable capacity within your cerebral cortex. You are in my head? I offered you my PDA. Get out! Oh, no. Does your kind perceive a boundary between cybernetic and organic components? My mind is not a component. You sound angry. We will allow you a moment to process. Don't you go silent on me. Hello? This is not happening. That's the explanation. It's not happening. Nie, to nie jest wyjaśnienie. Okej. Ciekawe, czyli nie zassało nam tego obcego do PDA, tylko dosłownie wtłoczyło go w korę mózgową naszej postaci. Okej, chyba ostatnia rzecz, jakiej bym się spodziewał, nie? Ale w sumie jednocześnie nie jest to aż tak dziwne, biorąc pod uwagę, że z informacjami z poprzedniej części to prekursorzy właśnie mieli sporo cybernetycznych komponentów. I dla nich w sumie coś takiego jak, nie wiem, wymiana kory czołowej to pewnie... czy kory mózgowej raczej, to pewnie była normalność. Nie wiem, że codzienność, ale pewnie dla nich to było normalne. Zresztą sam ten obcy powiedział, że... Jak on to ujął? Zresztą muszę sam sprawdzić. O nie! Czy twoja osoba dostrzega granicę pomiędzy komponentami cybernetycznymi a organicznymi? Właśnie. Także... Mamy problem. Teraz pytanie, czy on będzie jakoś chciał wpłynąć na nasze ciało? W sensie... Ciekawi mnie teraz, czy to będzie jakaś walka o przetrwanie, typu, że... Nasza bohaterka będzie jakoś musiała walczyć o kontrolę nad ciałem i on chce to inwazyjnie przejąć? Czy będziemy musieli mu na szybko skraftować jakieś zastępcze ciało? Kto wie? O, jest kwarc, dziękuję. I cyk. Dobra, gdzie ja mam to? Tutaj. Okej. Okay. Wezmę sobie czwórkę. Może wpłynę gdzieś tam bardziej. Kurde, akurat jest noc. Mlaki trochę. Które? I płyniemy dalej. Strasznie mi się podoba ta analiza, może geotermalna, geologiczna w tym Seaglide'zie. Naprawdę fajne. Dobra, to i... A czekaj moment, przecież tego... Jezus Maria. Co ja z tym wiesz, co zrobię, jak ja tego jeszcze nie wiem. Dobra, to jest 300 metrów, to jest jeszcze gorzej. Kurde, zgarnę ten kwarc, ale finalnie go nie przerobiłem w ogóle na tą... na to szkło. To jest jedyna rzecz, której brakuje mi właśnie tego. Tego. Ty, tu jest... Ja pierdolę. Jak to jest rozrzucone na lewo i prawo? To jest któryś pedał, który ja tak znalazłem? W ogóle, jak płynąłem tutaj, to mniej więcej 200 metrów... Tak. 200 metrów odległości od... na południe, od tej bazy. Znaczy od bazy, od tej kapsuły i około 100 metrów głębokości kolejne dwa PDA leżały sobie po prostu w wodzie. Także... Nieźle. Naprawdę nieźle. No, jak już jestem, to sobie mogę zgarnąć. To jest mylące, bo to jest akurat światło z tego korala, ale... Może to trochę mylić. Zgarnę sobie fragmenty tytanu. Znaczy fragmenty, po prostu zgarnę sobie tytan. Dzięki tym skanom. Bo wreszcie mogę to zrobić. W sposób darmowy. Welcome aboard, Captain. Co? Dawaj, odbierz. We understand this arrangement is undesirable to you. You're not real. Go away. To go, we require a suitable body for transfer. Why do you keep saying we? How many of you are there? One of us and all of us.
We do not think of ourselves as individual, distinct. Why don't you start by telling me who you are? You may append your seed code to my species designation. Please call me Al-Am. My whole life I've been dying to meet a sapient space-faring alien up close, and you're telling me your name is Alan? Is it insufficient? No, it's fine. It's perfect. Where are you from, Alan? Your kind calls us architects. The precursor race? But what are you doing here? That is a long story. Perhaps you will prefer to focus on the construction of a new storage medium to which I may transfer. Yes. Fine, absolutely. How do we get you out of my head? I have added the information to your data bank. You will need to find the necessary components. Any idea where I can find them? It is unclear. I have been disconnected from my network for so long, I cannot locate the coordinates. To nie może być za łatwo, co nie? Dobra, to chcę przeczytać. Nośnik pamięci architekta. Chociaż wyewoluowaliśmy już poza konieczność polegania na cielesnych powłokach, pokonywanie czasoprzestrzeni za pomocą biomechanicznych ruchomych nośników należało w pewnym sensie do tradycji. Przez długi czas dostosowywaliśmy powłoki do naszych potrzeb. Nośniki można było zmieniać do woli, ale wiele z nas szczyciło się powolną pracą nad jednym ciałem i udoskonalaniem go. Uzgodniliśmy podstawowy wzór dla swoich nośników, chociaż odstępstwa od niego były częstsze. Częste. Bazował on na naszych dawnych ciałach, wspomnienie czasów sprzed początku cywilizacji. Standardowa powłoka zapewniała doskonałą mobilność i była zdolna do wielu adaptacji. Na wypadek katastrofy przetrzymywaliśmy kopie zapasowe naszych wzorów osobowościowych w placówkach zwanych sanktuariami. Przy stałym źródle zasilania jest to niezawodna metoda, chociaż wszelkie cechy uwarunkowane właściwościami powłoki są bezpowrotnie tracone. Tak jak przywrócenie ustawień fabrycznych. Zalecano jak najszybsze przeniesienie jednostki na kolejny nośnik. Takie puste naczynia można szybko wyhodować z nasiona przy pomocy specjalnych schematów i materiałów. Technicznie rzecz biorąc, istnieje możliwość stworzenia nieskończonych kopii jednej osobowości, ale praktykę tego typu postrzega się za szczyt bezczelności i arogancji. Każdy szanujący się architekt bez chwili wahania usunie wszystkie swoje kopie. To się zakładam, że bez wszystkie swoje, poza jakąś jedną, którą chciałby, żeby pozostała. Dobra, tu sobie jeszcze jedną wodę biorę. Dobra. Mam to jajo, to muszę, tutaj muszę zrzucić do tej czapki, bo mi zajmuje tylko miejsce. Dobra, kostki jonowe to jest rzecz cenna, więc wylądują tutaj obok dwóch diamentów, złota i jednego galaraciaka. Dwóch, przepraszam. Dobra, tą apteczkę będę miał tak w razie W. Jedną zawsze warto mieć. Taki. Ty, w sumie właśnie, jak już tak chodzę, to zobaczę, czy stać mi od razu na ten moduł kolejny. O, są, część architekta. Tkanki, szkielet i organy. No, oczywiście składniki są mi nieznane. Żeby nie było za łatwo z szukaniem od razu mu części ciała. Tu, przestrzeń ładunkowa. Zestaw elektryczny i sztabka plastali. Czy ja mam jeszcze jakiś lit? Nawet nie muszę sprawdzać, wiem, że nie mam. Ale mogę sobie wyciągnąć tutaj jeden taki tytan. 3T. To ołów mam tutaj. Raz, dwa, trzy. A zestaw elektryczny mam tutaj jeden. No i jak widzicie, trochę mam też zapasu ogniw. No dobra. Czy ja chcę teraz płynąć na szybko, szukać litu? No szczerze, jestem. Może nie w stanie, ale chętnie bym się tam przepłynął. Dobra, to wiecie co? Ja tam płynę po lit, a my widzimy się już na miejscu, tutaj w bazie, jak będę... Albo może nie, my się już widzimy tam, przy budowie pojazdów, jak już będę craftował obie rzeczy. Dobra, widzimy się po cięciu i lecimy zbudować sobie co nieco. Juhu! Gdzie to jest? Tutaj. Skraftowałem sobie już. Ty, co jest? A, no tak, śnieżyca. Dobra. Zobaczmy moduły. Moduły przestrzeni ładunkowej, ale najpierw potrzebujemy samego Strucka. Okej.
Jak mogę, to bym zmienił mu ten też na zielony. Okej. A co chodzi z tym? Wejść to z której strony? Aha. No, wypchaj to. Okej, wejść do sutraka. Co chyba od tej strony muszę to przyłączyć, tak mi się wydaje? To, że poleciał. O, gacia, mamy. Ile? 150. To jest bazowo, ile mogę wyjść. Znaczy wyjść, ile mogę mieć głębokości. Okej. Okay. Są schowki, spoczy. Okay, nie ma animacji, poważnie? To jest dziwne. Konsola upgrade'ów. I teraz ile będzie? 300 metrów! Dwukrotnie więcej! Nice! Dobra. No to co? Mamy naszego kompana. To zwiedźmy razem z nim trochę. 300 metrów. No to powinien być w stanie pod moją bazę troszeczkę się przedostać. Nie za bardzo. Czy nie za bardzo, nie na zbyt dużą głębokość, no bo dalej tylko 300 metrów, ale myślę na tyle, żeby coś tam jeszcze pozwiedzać. Tylko muszę znaleźć jakieś lepsze wejście. Ja tutaj mogę, normalnie mogę tam wpłynąć po prostu, ale nie wiem, czy z trakiem się uda. Uda się? A, dobra, udało się, ludzie. Limit tej głębokości, co mnie trochę nie zadowala. Wolałbym zejść już głębiej. Tak. Muszę uważać, bo właśnie mi się to nie wysadziło. O, czy to ten, o którym myślę? Chyba po prostu przez przypadek zasiądę za głęboko. Dobra. No nie, nie ma tutaj tego. Tylko gówna. Chociaż nie mogę być pewny. Przestrzeń ładunkowa. No to mam, ale to zawsze takie pytanie. A nie, dobra, dobrze słyszałem, jest tutaj. Poskanowałem to, to się nazywa rekinośmiornica. Także nice. I uwaga, to jest chyba jakiś drapieżnik klasy lewiatańskiej, przynajmniej jakiś jeden z mniejszych. No gdzie? Won! Co za gnój. Jest kolejny diament. Kolejny galareciak. O, kolejny skan. O, moduł fabrykatoryjny, świetnie. Jest mi akurat potrzebne. Cyk. A, pa. No, możesz jasny szlak! Myślałem, że mnie nie zdążysz złapać, nie? Ale niestety zdążył. No, znowu ty! Słuchaj! Wykurwiaj stąd! Już, bo cię potnę i sprzedaj jako sushi! Oh.
Zajebiste miejsce, naprawdę. Jak nie pułapka, ten mini lewiatan. No kurwa masz. A to gówno jeszcze jest zakopane w piasku i tego tak nie widać, nie? Przestrzeń ładunkową mam, ale to zawsze do kapitanu. I jakim cudem miałam full HP ciągle? Chyba jakiś glitch mi się wtegował. Jeszcze ja powinienem już, no może nie żyć, ale powinno mi mocno uszczuplić zdrowie. Jak on dalej pełno. Może też się gdzieś nie zapędził za bardzo. Okej, okay, dobra, tu widzę, że byłem. Przez tą otwartą skrzynkę. Tu jestem z 200 metrów od Citraka, to trochę niebezpieczne. Jakby się też nagle powietrze kończyć. Tlen. Ja te też poskanowałem, to się nazywa chyba iglica geotermalna, tak mi się wydaje. Albo komin geotermalny? 30 seconds of oxygen remaining. Dobra, tam się nie zbliżam, bo jak on mnie dziabnie, to jest po mnie. Jak widzicie, diamentów jest tu od chuja i trochę. Szybko. Oxygen. Tak, tak. Muszę sobie dobra, po pierwsze muszę zrzucić tutaj te galareciaki, tą apteczkę, bo mi trochę zajmuje miejsce. Wypijemy trochę wody. Nie, nie chcę tego. To mogę zrzucić i ty tam też. Wodę chcę wypić. I chcę zamienić na szybko radiolatarnię na narzędzie naprawcze, żeby sobie właśnie ogarnąć stan techniczny mojego Citruka. Dobra, co potrzebuję do drugiego levelu głębokości? Tutaj? Ołów, chip komputerowy, sztabka plastali. Spoko. Tu potrzebuję co? Włókna syntetyczne, szkło. Szkło mam. Rubin i włókna są problemem. Potrzebuję 3 rubiny i ścinek spiralencji. Tylko nie mam bladego pojęcia, gdzie znaleźć jedno i drugie. Jak już tak tutaj pływamy, to obczajmy co jest. Chociaż. A nie, nie obczaję co jest dalej, bo żeby zobaczyć co jest dalej, to musiałbym zejść głębiej. A niestety na to mi chyba moja maszynka nie pozwala. Wodna. Ale mógłbym na przykład sprawdzić teraz tego. Tę dalszą. Akcje za tym dokiem stacji Delta. Do 300 metrów zawsze coś, nie? Dobra. I cyk. No to co, to płyniemy. Może. A właśnie, może przejmę tą pozycję pilota. To może być też dobre. Dalej od mojej pozycji wyjściowej, powiedzmy. Kwarc. Kolejne sztuki kwarcu? Dużo kwarcu.
Mam tylko nadzieję, że to nie będzie jakiegoś lewiatana albo czegoś. Mamy ten wrak. Ty, właśnie, a propos. Już jesteśmy obok. To sobie z chęcią oznaczę ten wrak. Bo zakładam, że jak sprawdzę to, no to to wtedy zniknie. A wolę, żeby to było oznaczone osobno. Cyk. Merkury 2. Merkury 2. Rufa. Dobra. Mamy oznaczonego. Jak już jesteś obok, to cię też dziabnę. Nie? O, jeszcze coś wspomnę. Pióropusznik. Dobra, także jestem tutaj, no ta szkoda będzie nie wziąć. O, bardziej tego litu. Tak, tak, daj. Daj mi ten lit. Daj mnie ten lit. Ten jeden lit. Daj mi ten lit. Ten jeden lit. Sorry, musiałem. Za bardzo mnie kusiło, żeby tego nie zrobić. Żeby to zrobić, żeby tego nie zrobić, jeśli wiecie, o co mi chodzi mniej więcej. Słuchaj, co też mogę wziąć? Zapas tytanu. Tutaj mogę zrzucić cały ten złom. To już jest full. No to tu zrzucimy to. A rybkę też możemy zrzucić, czemu nie? Dobra, let's go! Okej. Powiem, trochę się obawiam tego. Bo nie dość, że gówno tu widzę, to jeszcze nie mam sonaru. Akurat sonar z wielką chęcią tu przytulił. No i cyk, zmiana. Teraz tutaj. Co to? O proszę, oczywiście, że też tu się znalazł. Kolejno od obcych! Nice. Ty, to jest łatwo sprawdzenia coś. Mi się wydaje. Dobra, póki co chyba spokój. Włączajmy to. Czy to jest do skanowania? Nie. Niestety nie. Ale to chyba robi za światło, tak mi się wydaje. Sezonka linii wodnej. A, dobrze skojarzyłem ten cień. A, wydupiaj! Zaznaczyło się, ale nie zniknęło. Okej. Okay. 200 metrów niecałe. O, kolejny gniazdo małpy. Zobaczmy, co takiego się w nim kryje. Mam nadzieję, że fragmenty czegoś, czego jeszcze nie mam. O, jeszcze idealnie sobie po tamtym zaparkowałem. No świetnie. Dopalacz Sidraka, poproszę. Jeszcze jedno takie do skanowania. Kropelniczek. O, dziękuję! Jak miło z twojej strony! Cyk.
i tytan. Więcej galereciaków też. Tutaj co? Fragment moduł termalnego egzoszkieletu. Nice. Skąd to się tu wzięło? Dobre pytanie. Rubin! Dziękuję! O, kolejny, daj! Daj, chcę! Dziękuję. Ja cię sunę, Rubin! Pierwszy Rubin, proszę państwa. Cyglereciaków. Kolejny Rubin. Thank you. Dobra, to był wapień? Tak, wapienia nie potrzebuję na razie rozbijać. Co to jest? Nikiel? Tak wcześnie nikiel? W poprzedniej grze to był, kurde, jakiś... Nikiel to była rzecz, którą zdobywałem na samym końcu gry tak naprawdę. Tutaj zdobyłem tak wcześnie. Dobra, tutaj coś jeszcze jest. A nie, tu nie ma nic. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Dobra, C-track. Where C-track? Tu C-track. Okej. Wracamy. Ej, proszę, już mam dwa rubiny. Dokładnie spoczy. Oxygen. Płynę na spokojnie. Okej, to bo teraz się trochę zląkłem, ale muszę się animacja dokończyć. Prezent od Małpy Morskiej, kolejny dziennik. Kurde, chciałem poczekać jeszcze z tym PDA, ale chyba w kolejnym odcinku zacznę je nadrabiać, bo zaczyna mnie naprawdę ciekawić te kolejne wpisy. No, to niech się wszystko oznaczy. I schematy, jeszcze to niech się oznaczy. Odznaczy. Dobra, aerożel mogę już zrobić. Tutaj ten ścinek spiralencji. Gdzie jest spiralencja? Bo jeśli już będę mógł ulepszyć sobie tego C-tracka na drugi level głębokości, to ja poproszę. Płyniemy tutaj jeszcze dalej. Tu jest coś więcej. Zobaczmy, co takiego. Zbiornik o ultra dużej pojemności! I oczywiście 1 na 3. Żeby nie było za łatwo. Nic nie widzę więcej. Wskakujemy i płyniemy dalej. Do 300 metrów, na to muszę uważać. Ale w sumie gra mnie poinformuje, jak będę się zbliżał do granicy. A pa 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 pa? Kolejna rzecz do skanowania. Co tym razem? Moduł reaktora termalnego, okej. Okay, no to już mamy, do prona. Upgrade. Tylko niestety nie mamy samego prona, a to trochę boli. Kwas chlorowodorowy się dodał od razu. Czemu te bąbelki powietrza tak płyną w tamtą stronę? Jakiś prąd tu ma miejsce? Fink? Korzeniec mi zgo... A to jest takie całe to wielkie! Okej. A nie, po prostu kilka tych zategowało, dobra. Okay, mamy światło, rozstawione na pewno przez ludzi, samo z siebie to się to raczej nie ustawiło. Okay, jeszcze więcej rubinów, to mi się podoba. Dobra, czekaj, najpierw proszę o tlen. Teraz mogę paskalować obśmienkę. O, coś tu widziałem przed chwilą, skanowania. O, dziękuję! Więcej rubinów. Dobra, niech mi podłączę do skanowania. Tu jeszcze kolejny rubin.
Tu jeszcze bym mógł sitrakiem popłynąć tak naprawdę. Do momentu. Didn't I tell you to stay away? From what? I don't even know who you are. Marguerite Maida's the name. You're on my turf. Great. Can I come in and warm up? What part of go away do you not understand, Altera? I'm not with Altera. Okej. Okay. Nie sądziłem, że znajdę od razu Javierę Marguerite. Oj cyk, stacja dokująca, dziękuję. Signification uploaded to PDA. Doxy Traka. Okej, okay, od razu taka przekonwertowane, to chciałem powiedzieć. Tutaj to duże pomieszczenie. Ja cię sunę. Co do chuja? Skąd ty to wzięłaś, kobieto? Duże pomieszczenie. Może pomieszczenie ze szklaną kopułą. 30 seconds of oxygen remaining. Okej. Okay. Jak mi powiesz, że masz tu gdzieś spiralencję, to normalnie chyba cię ucałuję. Proszę, powiedz, że ją tu masz. To jest jej kombinezon. Dawaj, pokaż mi ten kombinezon. To mnie ciekawiło. Ten niegdyś standardowy kombinezon Pron Mark III został zmodyfikowany przez właścicielkę, która wymieniła jedno z ramion na żuchwę młodego Helikerata. What? Biorąc pod uwagę dużą ilość łatwo dostępnych modyfikacji do Prona, wprowadzone zmiany zdają się bardziej spełniać funkcję estetyczną niż praktyczną. Jednak ostra kończyna mogłaby okazać się skuteczna w sytuacji bojowej, o ile za sterami kombinezonu zasiada doświadczony pilot. Tak spersonalizowany pojazd nosi na sobie ślady długotrwałego użytkowania. Porastają go pąkle, a niektóre części egzoszkieletu doznały ciężkich uszkodzeń. Właścicielce nie spodoba się, że majsturiesz przy jej kombinezonie. Nie mam zamiaru. Ale czemu nie ma od razu schematu na Prona? No come on! Ale widać, że ona to za bardzo nie dba o czystość w tej bazie. Pogadamy? Spokój! Burek! Kolejna cutscenka! I told you to stay off my land. You trained that thing? Next time I'll let him tear you to ribbons, Altera. I'm not with Altera. I'm Robin Ayu. I'm looking for information about my sister Sam. I think you might have crossed paths. Bull crap. I suggest you take the time you need to come to your senses, and then get off my sea base. If you're not Altera, why don't you disable that damn tracking satellite tower instead of barging into my sea base? Maybe once Altera's off my back, I'll remember something about your sister. There's some junk on that table that might help. I couldn't get it to work. Czy ona wzięła tabliczkę obcy i rzuciła temu... czemuś? Jako zabawkę do rzucia? Dobra, można i tak. O, faragon modułu testowego. Okej. Okay. Dobra, mamy schemat na moduł. Snow Fox? 1/3. Czy to jest jakiś pojazd? Moduł... osłony obwodowej. Dziękuję. Ej, bądź, że masz więcej części tego Stone Foxa, please. Ej. To jest Stalker?! What on Earth?! Ja rozumiem, że ewolucję, ale jak Stalker z takiej małej ryby stał się czymś tam... Dobra, małej. Ale on z ryby stał się czymś takim! Dobra, ej, ej, Burek, spokój, okej? Okay? Ja nikomu nie chcę... Cicho. Nikomu nie wadzę. Tylko sobie skanuję. Okej, okay, jestem teraz naprawdę w szoku. Tylko niestety widzę, nie mogę tych części poskanować, a szkoda. O, może to?
Nie, ale mam PDA. Dziennik Margarity, drugi. Czyli jeden albo gdzieś ominąłem, albo być może jest tam. Dobra, to... A wiesz co, na tak grzecznie za sobą. Zamknij drzwi, panie Stalker. Spokojnie. Pamiętam o manierach. Okej. Ciekawe. Nawet bardzo. Co jest tutaj? Jestem 400 metrów pod wodą i jestem prawie pewny, że to nie jest dobry pomysł, żebym dalej to tak zwiedzał. Ale obsesyjnie szukam tej spiralencji, nie? Tylko niestety... bez konkretnego namiaru to raczej mija się to z celem. O, tutaj coś jest. 90 sekund temu. Kolejny wpis. O, radio, to się może przydać. Aha, okej, okay, nie mogę go skanować. To jest dziwne. Pengin szpiegowski? Okej. Okay. Co to było? Co to było? New technology acquired. Kurde. Myślałem, że spiralency. Filtr. Okej, może być to spoko. Sporo tu pływam, to może warto by taki strój założyć. Come on, where's Florencia? Ach, chyba nie ma co tak szukać. Jakbym jeszcze znał jakiś konkretny namiar, gdzie to może być, to może bym wtedy latał mniej więcej w tych. 30 seconds of oxygen remaining. Co to kurwa jest? Dasz się zeskanować, proszę? Co teraz będziesz uciekał, no kurwa! O no! Wieloszczękowiec! No weź! Cyk, dziękuję. Ale jak mi wyskoczył skubaniec! Ale proszę, kolejna fauna, która chce mnie zeżreć. Co byś mnie teraz gonił? Wypierdalaj! What happens as you are sleeping? I was being pulled from illogical world to illogical world, with you at the center of them all. I was dreaming. The brain processes in mysterious ways when we sleep. Does it serve a purpose? It was such disorienting and fragmented thought. Random images and sensations. No one is completely sure what it does. There are theories, but every human dreams. Many other mammals, too. Is it enjoyable? It can be. We can experience impossible joy, and also impossible terror in our dreams. Sometimes I can fly. Sometimes I call out to Sam and can't reach her. Sometimes I'm in my underwear, defending my doctoral thesis. It's a mixed bag. Your biofeedback indicates that flying is the most enjoyable dream. I therefore hope you have many more of those. Mainly for my own safety. Okej. Okay. Rozmowa na temat snu, tego się nie spodziewałem akurat. Ale może być i tak. Dobra.
Dobra, tutaj zrzucę te diamenty jeszcze. Ale okej. Skoro już pogadali, to ja się z wami żegnam. My się widzimy w kolejnym materiale, w którym, mam nadzieję, uda nam się sprogresować jeszcze bardziej całą tę miejscówkę. Nawet, kurde, nie wiem, jaką miniaturkę zrobić. Czy bazy, z bazy naszej kochanej Marguerite, czy z tego miejsca, z tego sanktuarium, gdzie Alan są w nas wtłoczony. Ale to jeszcze wymyślę. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!